Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Nitek, gramy w Enter the Gungeon. Po raz kolejny widzimy się w momencie dość standardowym i typowym dla rozpoczynających się odcinków Enter the Gungeon. Mianowicie szukamy skrzynki, szukamy sklepikarza, idziemy na bossa. Tak to już bywa, tak to się już utarło. Można powiedzieć, że to jest trochę niepisana tradycja, a wyszło tak to samo z siebie. Lecimy w takim razie poszukiwać dalej skrzynek. Gramy łowczynią ze względu na to, że zdarzyły się rzeczy niestworzone, które musicie nadrobić. Jeżeli macie taką okazję, będziecie wtedy mocno w temacie. A polecam wam, bo były wiksy nie z tej ziemi. Mamy butelkę, która umożliwia nam chowanie serduszek i amunicji na później. Mamy troszkę zdrowia, w ogóle nie ma kluczy, co ciekawe. U sklepikarza na szczęście mamy dwa. I jeszcze skrzyneczkę jakąś tam do zaorania, więc myślę, że nawet jakby co, to możemy sobie z tego skorzystać, w sensie z możliwości otworzenia skrzynki. Tutaj nic się nie wydarzyło, skrzyneczka niebieska, bierzemy, już widzę, że karabin laserowy, damy radę. Cały czas sprawdzam, ponieważ jak już wspomniałem niedawno, mam teorię odnośnie tego, jak spostrzec, że sekret na nas czeka tuż, tuż. Nie kupujemy HP, rzucimy się z tym karabinem i z jeszcze rzeczą z tej drugiej skrzynki, bo w sumie jak mamy drugi klucz, to czemu by nie? Czemu by je nie otwierać? No ja nie wiem, dlatego sobie ją otworzymy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Table, technika stół strzał, to oznacza tyle, że w momencie przewrócenia stołu będziemy odpalać tak jakby ślepaka, tylko oczywiście spoza puli naszych ślepaków, więc item bardzo przydatny, bo nawet na późniejszych levelach, gdzie stołów nie ma, są trumny do przewrócenia i to wtedy też działa. Dobrze, moi drodzy, dostaliśmy znowu bliźniaków, więc powinniśmy ich na rajcie sobie tutaj skroić. Myślę, że nie będzie jakichś najmniejszych problemów, chociaż dostałem kulkę, co było dość niespodziewanym twistem, jak na bliźniaków. Niemniej jednak, jak wiecie, czasem się to zdarza, a najbardziej gubi oczywiście pewność siebie przy spotkaniu z jakimkolwiek szefunciem. Bliźniaki nie są specjalnie trudne, krwi raczej nam nie powinny napsuć, ale wiadomo, że z bossami i z każdym szefunciem trzeba odchodzić się z należytym szacunkiem, tak jak i to jest w tym wypadku. Co możecie zwrócić uwagę w moim działaniu, to oczywisty fakt, że nie strzelam w drugiego bliźniaka za dużo, skupiam się raczej na jednym, a to dlatego, że przypominam, iż po zabiciu jednego bliźniaka, drugiemu HP regeneruje się do połowy. Jeżeli będzie miał więcej niż połowę HP, to HP mu po prostu nie urośnie, ale gdyby miał mniej niż pół, to by mu to po prostu się troszkę zresetowało. Może nie do końca, ale faktycznie to HP mu gdzieś tam odrasta, więc po prostu nie ma co ewentualnej amunicji tracić. Może się ta paczka byśmy sobie zużyli, bo to już końcówka i to byłby wstyd, gdybyśmy przegrali, ale myślę, że spokojnie się uda. Dobra, mamy jednego pieniążka. Odblokujemy sobie już skrót na drugi level, zdaje się, bo chyba już wszystkie warunki będziemy spełniać. Dostaliśmy małego bombardiera, krótki ląd, bomba dobra, w sensie broń dobra, natomiast ma to do siebie, że trzeba ją ładować, a ja nie jestem fanem takich zabawek, więc jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej może skorzystać. Lecimy w takim wypadku na drugi loszek odblokować sobie skrót z windy. Moi drodzy, komora druga, robimy upragniony skrót, z którego co prawda prawdopodobnie nigdy nie skorzystam, ale mieć go jak zawsze warto. Także wiecie, przysporzy nam się pewnie do jakiejś tam sytuacji podbramkowej, kiedy będziemy chcieli zrobić jakiś run już od tego drugiego loszku, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprzedajmy mu w każdym razie te 10 hajsu, złożę zamówienie, spotkajmy się w łomie, jak załatwisz tu swoje sprawy. Oznacza to tyle, że udało nam się w końcu zrobić sekret, a przez to przy następnym ranie będziemy już mogli podnieść telewizor i spróbować zanieść go do piątej komnaty, żeby odblokować dodatkową postać, jaką jest robot. Cały czas wam o tym truję. O nie, o, klucz do NPC-a, myślałem, że mi spadł, ale wtem pojawił się magicznie wyciągnięty, w związku z tym bardzo dobrze nam się wszystko układa. Będzie jeszcze jeden NPC do puli ściągnięty z drugiej komnaty. W drugiej komnacie, tak jak możecie pamiętać lub nie, można też kupić tę całą spłonkę. Także spróbujemy i też osiągnąć wyżyny hajsu, bo potrzeba na nią aż 110 łusek. Nie wiem, czy będzie to możliwe, jednakowoż z... Kurczaki, wpadłem do dziury. Ze względu na to, że nie mamy zbyt dużo HP i ten run nie prezentuje się jakoś specjalnie szczęśliwie, aczkolwiek jeden z naszych celów został osiągnięty. Także myślę, że na relaksie możemy uznać już to za sukces, bo będziemy mieli upragniony skrót i możliwość odblokowywania telewizora. Teraz tutaj orientuję się w sytuacji, ponieważ coś mnie zmogło i nie zauważyłem, co też tutaj leci. Widzę, że Korgi po raz kolejny wyciąga dla mnie jakiś item, chociaż nawet nie. Wspomniane kiedyś wam 5% szans, tym razem nie okazało
okazało się zbyt łaskawe. Zresztą mamy dwa klucze, możemy otworzyć i dostaliśmy oto uśmiech losu, przynosi szczęście. Nie za bardzo wiem, co to jest za przedmiot, ale nie umieszkam go zaraz spożytkować w takim razie. Chociażby wiedziony zwykłą ciekawością, tylko że to jest akurat item jednorazowy, więc może po prostu sprawdzę, co on robi. Pociski przeciwnika chybiają, eksperymentalne urządzenie noszone przez giwerowniczkę, której szczególnie dopisywało szczęście. Nie ocaliło jej życia, ale z pewnością je przedłużyło. Dobrze, mamy więc jakieś lekkie szanse na to, że potrwa nasza rozgrywka troszkę dłużej niż ustawa to przewiduje, chociaż z moim buraczanym szczęściem, kiedy wpadam w dziury zupełnie przez przypadek, może nie być to do końca fajna sprawa. Dobrze, zaorany kapłan, tymczasem wpadłem w kulę, która się jeszcze nie zrespiła, więc stracimy jedno serduszko. O, kurczaki, mamy w związku z tym jeszcze mniejsze szanse na zobaczenie 5 levelu. Zupełnie rzecz nieprzewidywalna, ale zaręczam wam, moi drodzy, że następny run również sobie spróbujemy zrobić babeczką, bo nie była taką złą postacią. Wiecie, ja jestem przyzwyczajony do pilota, natomiast babeczka oczywiście też da radę. Wrócimy w takim wypadku do wyłomu, spotkać pana, który robi nam skrót i zobaczymy, co też tam rzecze. Bardzo proszę, jeszcze raz łowczyni, pod przyszłą rozgrywkę, gdzie on tutaj się mieści. Zdaje się, że w tym miejscu. Nie. A nie, dobrze, zapomniałem, w drzwiach jest. Okej, okay. Cóż chcesz mi powiedzieć, panie? Dzięki za pan przywidzie, nie mogę się doczekać rozruchu. Po czym wejść do środka. Możemy się przeteleportować, tak jak mówiłem wam wcześniej, na drugie piętro, ale na razie nie będziemy jeszcze tego robić. Ruszamy w takim razie na dalsze lożki łowczynią, aż napawa mnie ten nabój tutaj dumą. Bierzemy naszego pieseła Korgi, który będzie szczekał tam, gdzie będą itemki, więc myślę, że damy radę, a jednocześnie nie zanudzę was osobą pilota, bo niektórzy mogą odczuć już taką nutkę niezmiernej wzrastającej nudy. Jedziemy oczywiście od samego początku, ze względu na to, że teoretycznie no, opinie są troszkę podzielone na temat tego, czy Enter the Gungeon w ogóle ze skrótów opłaca się korzystać. My ten skrót mamy do tej drugiej komnaty, więc myślę, że nie powinno być problemu jakichkolwiek przeciwwskazań, albowiem na sucho można przejść teoretycznie na podstawowych giwerach pierwsze trzy komnaty w pełni. Wszystkie te, wiecie, od pierwszego bossa do trzeciego powinno się spokojnie dać zaorać ich bez jakiejś tam większej spinki i w związku z tym powinno nam się też udać przejść ze skrótu korzystając. Moglibyśmy sobie urywać kawałki czasu, jaki wspólnie spędzamy, ale ja nie widzę w tym najmniejszego sensu, ponieważ lubię ruszać po prostu od samego początku i zbierać kolejną broń. Ciekawi mnie, jeżeli gracie w Enter the Gungeon, jakie jest wasze odczucie na ten temat, no bo jednak mogą się znaleźć śmiałkowie, którzy wolą po prostu skracać czas rozgrywki i korzystać z tych skrótów, co przekłada się na to, że kolejne gungeony, czy też komnaty, do których trafiacie, trzecia, czwarta, piąta i tam, gdzie skróty będziecie mieli postawione, czy przekłada wam się to na to, że będziecie po prostu na golasa biegać tam bez jakichś lepszych broni i na tych podstawowych jakoś sobie tam radzicie. Po raz kolejny zapomniałem, że oni z tymi kulami na łańcuchach nie są blokowani w żaden sposób przez ściany, no i oczywiście dostałem minus pół HP. Zdarza się i tak, ale wiadomo, żyjemy z tego, co mamy, więc nie ma się to przejmować, ani wykonywać restartów, bo czasami gra stara się nam wynagrodzić to, że dostaliśmy na jakiejś lipnej komnacie, dlatego też no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Stało się, to stało się, no co zrobisz? Dokładnie to, nic nie zrobisz. Dobrze, Korgi na razie jakoś nie wynajduje tutaj jakichś ukrytych itemków, ani z tych rzeczy, na razie jest zupełnie bezużytecznym piesełem i mimo tego, że jest naszym fest wiernym kompanem podróży, tak, no niestety na chwilę obecną stwierdzam, że jest nieprzydatny mocno. Dobra, zastanawiam się teraz jeszcze nad kolejnym targetem, bo mimo tego, że gramy sobie tutaj łowczynią i nie gramy pilotem, to oznacza tyle, że nie będziemy mogli, znaczy nie przejdziemy jeszcze raz rzutem na taśmę gry w całości na true endingu, ale wiadomo, że my ten true ending nieskompletowaną mamy kulę. I myślę, że mimo najszczerszych chęci mojej podróży z noszeniem telewizora do odblokowania kolejnej postaci, aż do kuźni, czyli na ten piąty sekret, znaczy piąty level, nie będziemy się na to porywać i skupimy się na kompozycji i składaniu tej kuli, żebyśmy ją mieli po prostu, ponieważ jest ona już wspólna potem dla wszystkich postaci, nieważne, która dokona tego czynu i zaniesie wszystkie te fragmenty. Więc taka będzie rozpiska właściwie czynności, które będziemy wykonywać przy najbliższych spotkaniach, czyli będziemy próbować złożyć tą kulę.
Mamy tutaj sklepikarza, butelkę, która pozwala nam przechowywać ammo oraz energię zebraną, czy tam HP, zebrane podczas wycieczki do lochów na jakąś czarniejszą godzinę. Mamy sikawkę, która pozwoli nam na gaszenie płomieni i mamy też beczkę, która strzela zimnymi rybami. To jest taki efekt środka, można by powiedzieć, ze względu na to, że też to teoretycznie gasi płomienie, no bo te zimne ryby roszą też troszkę otoczenie wodą. Nie zawsze to jednak działa, ja też nie umiem jakoś przełożyć tego i spryskiwacz na pewno sprawuje się tutaj lepiej. Mamy też jakieś tutaj dziwne pomieszczenie ze skrzynką oraz ze ślepakiem, ale na razie sobie to zostawimy i spróbujemy chytrym podstępem wygenerować sobie więcej kluczy na tym poziomie, czyli po prostu nie zużyjemy żadnego, ani też nie otworzymy i nie zużyjemy następnego, ani też nie podniesiemy żadnego klucza do momentu otworzenia sklepikarza, albowiem tak jak już wam mówiłem wielokrotnie, sklepikarz, można powiedzieć, ten lód, który ma przy sobie, generuje w momencie, kiedy przekraczamy bramy jego sklepu. W związku z tym nie wykupywanie i nie używanie właściwie, ani nie podnoszenie kluczy podczas rozgrywki właściwej może i ma bardzo duże szanse na to, że spowoduje, iż sklepikarz po prostu będzie miał dla nas dodatkowy klucz, co w przypadku postaci, która nie jest pilotem i nie posiada wytrychu, jest bardzo ważne, bo zwiększa to szanse na otworzenie fajniejszych itemków z jakiejś skrzynki albo totalnego krapu. Różnie to bywa, wiadomo, trzeba sprawdzić, kto nie ryzykuje, ten nie gra, więc musimy to obczajać już sami na własnej skórze. I to akurat tam specjalnie przeszkadza, ryzyk fizyk trzeba sprawdzać. Tymczasem okazuje się, że sklepikarz ma już dla nas kluczyk, więc mamy tak jakby więcej szansy na otworzenie przedmiotów. Papierosy, które powodują, że cooldown aktywnych skilli, jak na przykład jakieś, byśmy mieli jakieś tam skille, powoduje, że odnawiają się szybciej, ale kosztem zdrowia. Mamy też całe serduszko w sumie i amunicję do broni, której nawet żeśmy jeszcze nie podnieśli. Co czeka nas dalej? Cóż, zobaczycie po przerwie. Witam po przerwie, wcielamy się w rolę sklepikarza w Enter the Gungeon i ruszamy z questem znalezienia bossa oraz skrzynek. Gdybym dostawał 5 zł za każdym razem, kiedy wypowiadam te słowa. Niemniej jednak oto jesteśmy na pierwszym levelu i po raz kolejny wybieramy się w lożki. Jeżeli ktoś nie był przed przerwą, usiądź się wygodnie, drogi widzu. Lecimy z koksem, próbując znaleźć odpowiednie fragmenty kuli, którą chcielibyśmy złożyć, by definitywnie móc rozwiązać sytuację, jaka ma miejsce w tych lożkach. A mianowicie odblokować przeszłość wszelkich naszych bohaterów, czyli true endingi. True endingi. Dobrze, mamy do dyspozycji skrzynkę zieloną, którą możemy otworzyć i potem pójdziemy jeszcze do drugą. Dostaliśmy Excalibura, nie, to skrzydła z wosku. Skrzydła z wosku to bardzo fajny item, który uniemożliwi nam wpadanie do wszelkich dziur w ziemi. Przydałoby się takie na polskich drogach. Niestety tam nie ma, ale mamy to w gungeonach. W związku z tym możemy teraz bez przeszkód pokonywać większe dystanse nad wszelkimi przepaściami i bez konieczności rolki. To skłania mnie do przemyślenia, że to fajna rzecz, żeby przenieść w miarę bezproblemowo telewizor i odblokować sobie dodatkową postać, tylko że nie robimy tego rana. Dobrze, weźmiemy ten klucz i klucz umiejscowimy w skrzynce. Troszkę też zmarałem, bo celowałem co prawda, żeby kupić w beczkę, drugiego sklepikarza, ale zapomniałem o tym w akcie i kupiłem klucz. O jak głupi, dostaliśmy ten blaster, którego tak bardzo nie lubię i 31 sztuk amunicji. No nic, będziemy szyli z tego co mamy, jak to zawsze mam w zwyczaju, rozwalimy sobie jeszcze brązową skrzynkę, na którą akurat nie chciałem poświęcić klucza, który kupiłem, dostaliśmy za to pół HP, no i nie dostaniemy niestety beczki, bo 36 kosztuje, w takim razie z błyskaczem, troszkę miernotą ruszymy na pierwszego szefa w tym rozdaniu. No nic, zobaczymy co los przyniesie, tak jak mówiłem wcześniej, powinniśmy dać radę nawet na podstawowej giwerze, mamy nawet ponad stan, bo ten błyskacz niby jest jak jest, ale jak widzicie HP dość dobre tam zabiera, natomiast mi strasznie przeszkadza, bo nie reagują jakieś postaci specjalnie na ciosy, które on tam zadaje, w sensie one się nie zatrzymują jakoś specjalnie, ani nic z tych rzeczy. Tak, brakuje mi tego feelingu zadawanych obrażeń przeciwnikowi, nie wiem, jakieś inne bronie potrafią na mnie mieć takie wrażenie, przynajmniej, nie wiem, kule znikają, no nie wiem co to powoduje, ciężko mi to stwierdzić, ale faktycznie czuję, jakby miały jakiś tam feeling tego, że w kogoś się tam wstrzeliwują, podczas gdy ten błyskacz trochę mój umysł oszukuje, po prostu sobie błyskając
nic więcej jakoś tam nie robiąc. Ja nawet nie wiem, czy ja go trafiłem, czy nie. Chociaż kątem okiem teraz dostrzegam, że faktycznie HP mu zjadam i to nawet dość sporej ilości. Niestety dostaliśmy już parę kulek od pana Mewy, więc nie ma szansy tutaj na mistrzowski nabój, a co za tym idzie, nie poszerzymy sobie w żaden sposób zasobnika na HP, ale może dostaniemy przynajmniej jakiś fajny item, bo nie użyliśmy ani razu na nim ślepaka. Dwa hajsy to też sporo, no item mógłby być lepszy, bo to pistolet, który nie został wykuty jeszcze do końca, przez co razi pociskami, które są duży damage zadają na dystans, a mniejszy zadają im dalej ktoś jest od nas, tym ten damage odpowiednio jest mniejszy. No więc broń taka sobie, tak szczerze mówiąc, aczkolwiek pamiętam, że jak zaczynałem grać w Enter the Gungeon, to bardzo ją sobie chwaliłem, ale to też dlatego, bo była jedną z pierwszych broni, która mi często wypadała. Tymczasem dostaliśmy też 44 pieniążki, nie mamy żadnego klucza, ale mamy już też jakieś givery, więc ja sobie odpuszczę tą beczkę, odpuścimy sobie ten spryskiwacz, pójdziemy z tym, co mamy, i spróbujemy przejść jak najdalej z tym, co mamy, no bo co mi innego pozostaje. Na tym piętrze nie można jeszcze dostać nic, co jest potrzebne do złożenia kuli. Dopiero pierwszy item pojawia się na poziomie drugim i kosztuje 110 sztuk pieniądza, czyli 110 łusek. Nie będziemy tyle mieli prawdopodobnie, także skupimy się na innych itemach, bo wiedzieć musicie, że itemy taszczyć można nie w jednym ranie. Oznacza to tyle, że jak umrzecie i coś wam tam nie pójdzie po waszej myśli, w sensie jak coś przegapicie, nie wiem, że jak coś przegapicie, nie martwcie się, możecie po prostu donieść to za drugim razem i trzecim i tak dalej, bo po prostu nie ma konieczności przynoszenia tego za jednym razem, co myślałem szczerze mówiąc, że tak to się wykonuje, dlatego uważałem to za czystą abstrakcję, jakiś challenge w ogóle nie z tej ziemi, że tak to wygląda i tak faktycznie trzeba się natrudzić. Tylko i wyłącznie telewizor ma znaczenie, jeżeli chodzi o dostarczenie tego w jednym ranie. Reszta, no nie bardzo. Można po prostu robić to po kolei. W sumie telewizor jest złym przykładem, bo item, jakim jest telewizor, niesie się raz, w sensie jest jeden taki item tylko. Zresztą zapomniałem go wam chyba pokazać, nie pamiętam szczerze mówiąc. Znajduje się on w szybie po tym, jak się odblokuje skrót do drugiej komnaty, dlatego walczyliśmy tak bardzo o ten skrót. Teraz możemy tam zerkać i możemy ten telewizor próbować już nieść do piątej komory, co nie będzie łatwym zadaniem i... A ja zapomniałem, że przecież nie muszę skakać. To tak to bywa, zagadałem się i nie zauważyłem, że przecież ja nie muszę zważać na to, że tam jest dziura. Więc jak widzicie, jest to dość sporym ułatwieniem, te skrzydła. Polecam wam je brać. No nie wpadamy w nic, co jest na ziemi. Jest to bardzo dobra sprawa. Jako ciekawostkę powiem wam, że na samym początku, jak Enter the Gungeon miało ten item, on był zbugowany. No taki, nie wiem, anegdotka, ponieważ mnie to też spotkało. Jeżeli mieliście skrzydła i robiliście sekretny run, gdzie przez kominek trzeba było dostać się niczym w Guni do tajemnej komnaty, to po prostu postać tam nie spadała. Czyli generalnie można powiedzieć, że skrzydełka okazały się bardziej nadgorliwe niż twórcy chcieli, no bo działały tak naprawdę prawidłowo. Natomiast no, był to glitch, no i nie dało się robić tego rana, co zostało oczywiście poprawione i dzisiaj z tymi skrzydełkami możecie robić co chcecie. W sensie możecie iść na tego rana z sekretnymi arenami, możecie robić run zwykły. To już leży w waszej gestii, kiedyś po prostu nie było to możliwe i jakoś tak przyszło mi to do głowy, że być może o tym nie opowiadałem jeszcze, warto o tym wspomnieć jako taką ciekawostkę. No nie wiem. Dobrze, tutaj mam jakieś dwa płomienie. Nie jest tak najgorzej, w sumie przełączyłem się na broń, której podobno tak nie lubię. Ciekawe, czy skoro skrzydła są z wosku, to w momencie, kiedy bym się podpalił, czy skrzydła by stopniały, bo akurat nigdy tego nie sprawdzałem, ale to dlatego, że nie chciałem po prostu tracić tego itema. Myślę, że po prostu przekonam się o tym empirycznie, zupełnie przez przypadek i niechcący. I założę się, że to będzie najgorszy moment całego tamtego runu, w którym mi się to wydarzy. Więc będzie najbardziej gorąco, jak tylko może być. I akurat wtedy przez przypadek stopię te skrzydła. I na przykład wpadłem do jakiejś dziury na połowie serduszka. To brzmi jak moja typowa rozgrywka, naprawdę. Dobra, lecimy tymczasem z koksem, oramy sobie całkiem nieźle, przeciwnicy padają gładko, nic nam nie sprawia jakiegoś specjalnego problemu. Zobaczmy sobie, jak tam stoimy z amunicją. Błyskacz, tam 30 mu brakuje, niedokończona broń jest na full.
No, to uzupełnimy sobie tego błyskacza, niech będzie. Nie, dobrze. Lecimy w takim razie dalej. Zaraz pewnie jakaś skrzynka. Widzę, że tam jakiś challenge na nas czeka. Nie wiem, czy to przypadkiem aby link nie był. Więc challenge bardzo fajny, bo rozwiązujący się właściwie sam, a gwarantujący jakiś dodatkowy item. Wiecie, Link z Legend of Zelda gubi się w tych lochach, prosi nas o mapkę i ta mapka po prostu sama się tworzy. Ale to zdaje się jest koleś, który oferuje nam strzelanie do nabojów. Nigdy tego nie zrobiłem. A ciekawe, czy teraz... O kurka. Muszę to sprawdzić. Dobrego cela mi powiedział. Ej, no bez kitu, można go oszukać. O kurka! Ale jajo! Ale jajo! O kurcze, ale to przecież było nie do przejścia! Ale... Ale jajo, moi drodzy! Ale jajo! Kurka! To przejdzie do historii. Będę opowiadał o tym wnukom. Staliśmy broń, głowę demona od Shadow Warriora. Spoko broń, bo to akurat jest broń, która wiecie, ma, nie trzeba jej przeładowywać co chwilę i można razić przeciwnika praktycznie na stopu, uciekając przed nim. To dobre na bossy jest. Ale jajo z tym było. Ja cię sunę, no nie wiedziałem. Nigdy w życiu chyba nie stanąłem w obliczu tego challenge'u i nigdy nie musiałem po prostu tam biec. Ale było dziwne, bo teraz zastanawiam się, jak miałem przeorać to miejsce, w którym było zastawione tymi zielonymi klockami. I to teraz będzie mi spędzać sens powiek. Ale o kurczaki, naprawdę. Fest temat. No naprawdę. Wow. Wstawimy sobie kluczyk tutaj. Nie będziemy go brali. Mam nadzieję, że szczur go nie zwinie. Kluczyk zostawimy dlatego, bo chciałbym mieć więcej kluczyków. Tutaj jest gość, którego warto uratować, a potem zrzucać mu hełm cały czas do lotów. Nie wiem, czy to zrobiłem akurat. Ponieważ za którymś razem, trzecim albo czwartym, już ten hełm sobie przywiązuje i w lochach już się nie znajduje. Ale obdarowuje nas wtedy też itemem. No musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, o której wam nie mówiłem wcześniej. A pomyślałem o tym, że można by to było zrobić dzisiaj, więc trzeba by to było uskutecznić. Zaraz wam powiem, o czym mam na myśli. Mianowicie, jeżeli wejdziecie sobie do opcji, wejdziecie do rozgrywki i pójdziecie na sam dół, znajduje się tam tryb bestii i włączycie ten tryb, nie zmieni wam się w grze absolutnie nic. Z kitu nic się nie zmieni, będzie grało się zawsze tak samo. Ale, jeśli uda wam się grę przejść, dostaniecie dodatkowy achievement. No i wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo dostaniecie też dodatkową broń. Ha! Dodatkową broń, ja nawet wiem jaką. Nazywam ją Kupa Mięcha. Może wam ją kiedyś pokażę, więc nie będę wam spoilował. Bo ona się nie nazywa Kupa Mięcha, to jest moje nazewnictwo prywatne. Ale możecie z niego korzystać. W każdym razie warto sobie włączyć ten tryb bestii ze względu na to, że i tak się nic nie zmieni w trakcie samej gry. Chociaż widzę, że dostałem od razu tutaj żelazną dziewicę, jak tylko powiedziałem o tym, że się nic nie zmieni. Może jednak się coś zmienia. Natomiast, no tak jak mówię, warte jest to dodatkowego achievementu oraz... Może za chwilę. Dodatkowego achievementu, no i tej broni. Ta broń może nie jest jakieś tam najwyższych lotów, nie jest to zegarek super hota, wiadomo. Natomiast zawsze to jest dodatkowa broń do puli wszystkich giver. Wiadomo, że żeby przejść Enter the Gungeon, prosta jest sprawa. Get good, get wrecked. Ale pomaga przy tym większa pula uzbrojenia, więc zawsze ta jedna broń, znaczy zawsze, no może zrobić po prostu różnicę. Mamy też zieloną skrzyneczkę i tą skrzyneczkę bym sobie otworzył, gdybym miał kurczę czym. Ale widziałem gdzieś sklepikarza, który jest za kluczem. A ja nie mam żadnego. Coś tutaj poszło źle. Ale o tym, jak to się skończy, zobaczycie przy następnej okazji. Ja jestem Itek, to był Enter the Gungeon. Widzimy się, kiedy się widzimy. Adieu!